Hej, witam Cię w kolejnym nagraniu odnośnie dywidend. Mamy początek miesiąca, tak więc luty, który właśnie startuje, tak więc warto zobaczyć, co na tym rynku się wydarzy pod tym kątem i czy w ogóle coś się wydarzy. Tak więc dzisiaj będę poruszał tą tematykę, tak więc oczywiście masz tutaj okazję podzielić się w komentarzu ze wszystkimi widzami, co ty myślisz o w ogóle filozofii inwestowania w spółki dywidendowe. W zależności od tego, jaki horyzont czasu ty rozważasz, to możesz oczywiście wyrazić swoją opinię, czy ma to sens, czy nie ma to sensu, jaką technikę stosujesz, bo wiadomo, co inwestor to podejście, tak więc każdy ma zupełnie inne podejście do właśnie inwestowania w spółki dywidendowe. Oraz tak naprawdę, jak czujesz ten temat na ten rok, czy spółki będą hojnie się dzielić ze swoimi akcjonariuszami właśnie z zysku, wypłacając im dywidendy, czy wręcz będziemy mieć odpływ tego typu podejścia. Oczywiście, co się wydarzy, czas pokaże, ale możesz wyrazić oczywiście swoją opinię w tym nagraniu. Tak więc dzisiaj to, co uwzględnię w tym nagraniu, to oczywiście wszelkie nowe spółki, które się pojawiły, jeżeli chodzi o wykaz spółek dywidendowych. Również na pewno odniosę się do materiału, który zrobiłem ostatnio, tak więc podzieliłem się z Tobą informacją odnośnie spółki Gwarant, którą trzymałem w portfelu długoterminowo z takim zamysłem, tak więc tam było pytanie między innymi od Michała, który zapytał mnie, dlaczego kupowałeś spółkę Gwarant, i powiedziałem, że w tym nagraniu właśnie lutowym się do tego pytania odniosę, bo myślę, że to może być ciekawy case. Tak więc powiedziałem 1-2 tipy, ale w sumie wrzucę ich pewnie koło 6, tak więc może wyjść z tego coś ciekawego również dla Ciebie. Jak również porozmawiam z Tobą i powiem Ci coś na temat właśnie szybkiego strzału na tym rynku, tak więc taka technika, którą każdy może odebrać zupełnie inaczej, tak więc też Ci pokażę w praktyce, jak to oczywiście wygląda. A jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to oczywiście pozostań ze mną, pamiętaj o tym, żeby wnieść opłatę pay-per-view, tak więc subskrypcja i dzwoneczek, łapa w górę i komentarz, forma podziękowania od Ciebie dla mnie właśnie za ten materiał, tak więc pamiętaj, żeby oczywiście tego dokonać. I teraz przejdziemy po kolei przez materiał, który dla Ciebie przygotowałem. Pamiętaj, że wszelkie tematyka dywidend jest poruszana i tutaj składowana w tej playliście, tak więc wszelkie materiały odnośnie dywidend, jak sobie wejdziesz na playlisty, to tutaj bez problemu się odnajdziesz. I pierw zacznijmy od tego, co się wydarzy w najbliższym czasie, tak więc jeżeli oczywiście Cię to interesuje, gdzie znajdziesz wykaz spółek dywidendowych, to zapraszam oczywiście na mój portal. Tutaj masz odnośnik jakinwestować.com, tu masz odnośnik do giełd krypto, z których korzystam. Jeżeli oczywiście interesujesz się tą tematyką, to tutaj również możesz być bezpośrednio przeniesiony na te giełdy, tak więc mu wystarczy, że sobie bezpośrednio z kanału klikniesz, nawet bez wpisywania z palca tutaj właśnie adresu strony, tak więc klikając sobie na stronę, automatycznie zostaniesz przeniesiony właśnie na mój portal i tutaj masz zakładkę dywidendy. Tak więc jeżeli sobie wejdziesz na zakładkę dywidendy, to już nigdzie więcej nie musisz szukać, bo ja będę ją aktualizował na bieżąco. Ci wszyscy, którzy są zapisani tutaj i są ze mną w kontakcie, to tak jak zresztą uprzedzałem, nie będę siał i spamował, bo sam tego nie lubię. Tak więc z racji tego, że niestety tych spółek w lutym nie ma i zresztą jak widziałeś nagranie styczniowe, to pokazywałem Ci w 2019 czy też wcześniej w lutym, nie dzieje się praktycznie nic, tak więc nie mamy żadnych spółek, które w lutym by wypłacały dywidendę, dlatego po prostu nie wysyłałem już tego mailingu, bo po co, skoro możesz wejść tutaj na stronę i od razu widzisz, że doszła tylko i wyłącznie jedna spółka. Tak więc kernel nam się pojawił i tak jak ja zawsze mówię, warto sprawdzić informacje i potwierdzić sobie to, czy właśnie dana spółka będzie wypłacać dywidendę i właśnie to w tym momencie dla Ciebie robię. Tak więc jak widzisz, taka decyzja oczywiście zapadła. Widzisz, że w grudniu akcjonariusze Kernel Holding zdecydowali o wypłacie 25 centów dywidendy na akcję z zysku za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2019 roku. Jak widzisz, potem mamy już konkretne również daty, tak więc tutaj masz już konkretną informację odnośnie tego, kiedy będzie ona wypłacana, tak więc
Dniem ustalenia praw do dywidendy będzie 23 kwietnia, a wypłacona zostanie 30 kwietnia. I oczywiście to masz już tutaj umieszczone na portalu. I również ta informacja, jak widzisz, jest istotna, w jakiej walucie jest ta dywidenda wypłacana, bo te 25 centów są wypłacane w dolarze, czyli to oznacza, że oczywiście dostaniesz w złotówkach o wiele wyższy oczywiście tutaj kapitał, z racji tego, że po prostu musisz sobie przymnożyć to przez kurs dolara. I to oczywiście wpłynie na Twój rachunek maklerski. Tak więc, jak widzisz, doszła tylko jedna spółka, i również jak możesz dostrzec, to aktualizuje ją pod kątem wszelkich informacji, które napływają na rynek. Tak więc, pomimo tego, że Atlanta wypłaca tutaj dywidendę dopiero w marcu i dzień dywidendy również jest na początku marca, to już jest ta informacja. Tak więc, tutaj będziesz miał informację z dużym wyprzedzeniem. Jak tylko jakiś news się wpłynie, ja będę miał chwilę na aktualizację, to będę to wrzucał. Tak więc, jeżeli nawet dzisiaj by się pojawiła taka informacja, i będę mógł to oczywiście w tym momencie zaktualizować, że spółka w czerwcu na przykład ustanowi dzień dywidendy, a dzień wypłaty na przykład we wrześniu, to również z tak dużym wyprzedzeniem będziesz o tym wiedział. Tak więc warto tu sobie gdzieś zaglądać, warto podlinkować tą stronę, żeby być na bieżąco, a jak również wszyscy ci, którzy są gdzieś ze mną w kontakcie, będą ją otrzymywać oczywiście raz w miesiącu, tak jak tutaj wykazywałem w tym zestawieniu, co będzie do otrzymania. Oczywiście, jeżeli te wypłaty będą w danym miesiącu, z racji tego, że w lutym nie mamy nic, no to spamu nie robię. Tak więc, jeżeli chodzi o to, co będzie miało wydarzyć się w najbliższym miesiącu, w lutym, jak widzimy, nic się nie wydarzyło. Historię oczywiście też będę zostawiał, żebyśmy mogli potem sobie podsumować ten rok cały 2020, bo wtedy będziemy mieć fajne zestawienie, które nam zobrazuje to, ile spółek się podzieliło ze wszystkimi zyskiem, będzie można wyciągnąć jakąś statystykę i sobie na ten temat podyskutować. Tak więc Atlanta, 9 marzec, 4,85% wypłaci 27 marca. Potem dochodzi Kernel, informację już Ci pokazałem, 23 kwietnia, dzień dywidendy. Tak więc pamiętaj, żeby się za nią zapłacić, T+2 działa, tak więc musisz mieć 2 dni wcześniej oczywiście akcję w portfelu i dzień wypłaty 30 kwietnia. I to jest najnowsza informacja, która doszła i myślę, że już w lutym również będą się pojawiać kolejne, które będą odpalać dywidendy w następnych miesiącach, tak więc to na bieżąco będę aktualizował. A z racji tego, że powiedziałem na początku, że będę odnosił się również do dwóch zagadnień, tak więc myślę, że na początek wezmę na tapetem szybkiego strzała, tak więc jedną z technik, którą możesz posługiwać się oczywiście dokonując jakichś decyzji pod kątem inwestycyjnym, właśnie we spółki dywidendowe. Oczywiście każdy ma swoje podejście, każdy podejmuje swoją decyzję, ale to myślę, że to jest takim ciekawym case'em, tak więc oczywiście odpaliłem tutaj, odkryłem zakładkę portfela dywidendowego z racji tego, że już wspominałem o jednej ze spółek, którą posiadam w portfelu dywidendowym, która była właśnie zakupiona z takim zamysłem. Tak więc pierw myślę, że zaczniemy od tego, zanim przejdę do tutaj omówienia sytuacji, jaką mieliśmy właśnie pod kątem gwarantu. Tak więc portfel tutaj jest odkryty i mamy omówiony szybki strzał w praktyce, ale tutaj możesz sobie na spokojnie wejść. Ja oczywiście robię to tylko teraz nagranie, tak więc o co chodzi. Tak więc tak jak miałeś okazję zapoznać się, chyba kojarzę, w grudniowym nagraniu dywidendowym mówiłem, że chcę się załapać na dywidendę właśnie spółki Promise, która wypłaci ponad 7% dywidendy, i to było zagranie właśnie na szybkiego strzała, tak więc chciałem zgarnąć tą dywidendę i po prostu zainkasować ją na swój rachunek maklerski. Tak więc oczywiście informacja była potwierdzona. Ja zawsze te informacje oczywiście sprawdzam, szczególnie jeżeli chcę wrzucić w to swój kapitał. Tak więc widzieliśmy, że ta zaliczka, pomimo tego, że była niewielka, ale była ona oczywiście w tym terminie wypłacana. Tak więc 23 grudnia przed Wigilią na moim rachunku maklerskim pojawiła się odpowiednia kwota, oczywiście w stosunku do ilości akcji posiadanych w portfelu, właśnie pochodząca z wypłaconej dywidendy. Pamiętaj oczywiście pomniejszone o podatek, bo dywidendy, które wpływają na Twoje konto, są już pomniejszone o podatek. Tak więc ta sytuacja oczywiście miała miejsce i na tej podstawie chcę Ci też objaśnić, co mam na myśli, mówiąc szybki strzał na spółkach dywidendowych. Dla każdego oczywiście będzie to oznaczać zupełnie inne podejście z racji tego, że być może zupełnie inny horyzont czasowy rozgrywasz i to jest tutaj kluczem. Tak więc horyzont czasowy, który bierzesz pod uwagę.
Bo okej, jeżeli zadowala Cię tylko i wyłącznie zainkasowanie dywidendy i widzisz ten moment odcięcia, specjalnie zostawiłem sobie Tima, żebyś mógł to zobaczyć, bo on też wypłacał zaliczkę 80 groszy, a na promise nie bardzo widać ten moment odcięcia. Chcę Ci to dosyć jasno zobrazować, bo tak jak zaraz będę to wyjaśniał, jak widzisz, tego momentu odcięcia tutaj wręcz nie widzimy, bo te 20 groszy, które były odcięte, praktycznie są niewidoczne. Bo jeżeli spółka dzieli się z Tobą swoim zyskiem, no to wiadomo, że ten kurs akcji automatycznie jest o to pomniejszany, no bo skądś te pieniądze oczywiście muszą się wziąć w Twoim portfelu. I potem o co chodzi? Tak więc, jeżeli nawet inkasujesz tą dywidendę i decydujesz się o to, żeby nawet ją sprzedać jeszcze w tym zakresie przed wypłatą dywidendy, bo pamiętaj, że jeżeli te dwa rozgrywamy, to wystarczy, że 2 dni przed tutaj właśnie dniem dywidendy masz w portfelu, to automatycznie jakbyś sprzedał nawet te akcje na drugi dzień, pomimo tego, że dzień dywidendy jeszcze nie miał miejsca, czyli jak tutaj mamy Tima 13-12 jest dzień dywidendy i byś sprzedał te akcje 12-12, to i tak 20-12 byś otrzymał tą dywidendę. Tylko co to wtedy powoduje w Twoim portfelu? Powoduje to, że okej, dywidendę otrzymujesz, ale ta pozycja w tym momencie jest stratna, tak więc sam musisz sobie odpowiedzieć, czy to jest dobra taktyka dla Ciebie. Jak dla mnie, szybki strzał wiąże się z tym, że szukam sobie odpowiedniej spółki, która jest albo w silnym trendzie, albo przemawiają za nią dobre informacje, dobre fundamenty i wtedy tak naprawdę w dosyć krótkim horyzoncie czasowym mam okazję właśnie raz zinkasować dywidendę, którą kupiłem wcześniej, jak również zarobić na wzroście kursu, albo przynajmniej wyjść na zero. Tak więc tak ja do tego podchodzę. Jaki horyzont czasowy, pewnie zapytasz? Jest to różnie, bo tak naprawdę, jak widzisz, spółka może bardzo szybko wrócić już na ten poziom, bo jak widzimy tutaj, po odcięciu dywidendy wystarczyło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i w 9. dniu już mieliśmy powrót. Tak więc widzisz, że tydzień czasu wystarczył po to, żeby już zamknąć tą lukę odcięcia dywidendy i już być w plusie. Tak więc nawet jeżeli ktoś przetrzymał ten poziom, tak więc uśrednijmy to, to będzie gdzieś 9, zróbmy 50 dla równego rachunku, 9,50, to już po tygodniu mógł tak naprawdę inkasować już zysk, nawet nie wychodząc tutaj. Sorry, odwrotnie to Ci pokażę, żebyś zrozumiał. Tak więc 10,35, bo tu musimy znaleźć punkt odcięcia. 10,35, czyli tydzień czasu, zanim oczywiście po tym odcięciu będziemy to rozgrywać. I tutaj mamy 10,65. 10,65, czyli po tygodniu, nie dość, że wychodzisz z dywidendy, masz już dywidendę tak naprawdę w kieszeni, w tym momencie oczywiście, kiedy ona będzie wypłacana. Bo nie jest powiedziane, że to będzie w tym horyzoncie czasowym ona wypłacana, bo o tym musisz pamiętać również, że dzień wypłaty jest różny. Ja zresztą zawsze pokazuję tą zwłokę, bo ona mnie drażni, jeżeli oczywiście spółka mocno zwleka z wypłacaniem dywidendy. I tutaj musisz wziąć przede wszystkim pod uwagę to, że w tak krótkim horyzoncie czasowym, czyli widzimy, że w tydzień czasu można było wyjść, zalać to odcięcie dywidendy i wyjść jeszcze na 3% plusie. Oczywiście, jeżeli byś przetrzymał te akcje, no to widzisz, że one jeszcze mocniej wzrosły, bo już kolejnego dnia mogłeś się zarobić jeszcze więcej, bo to już doszło do 11,2. 8%, potem masz i to już jest kolejny dzień, tak więc widzisz, że to tak naprawdę bardzo szybko spółka, nie dość, że to odcięcie dywidendy już sobie tak naprawdę szybko zalała, to jeszcze zarobiłeś na ten konkretny procent, to w bardzo szybkim czasie, a spółka tak naprawdę wybiła jeszcze do poziomu prawie 12 zł, 11,9. Zobaczmy. 11,9, tak więc 15%. I to jest taki szybki przykład na żywej spółce, tak żebyś to widział, jak to wygląda, żebyś to może lepiej zrozumiał. I dużo spółek jest na rynku takich, które bardzo szybko tą lukę właśnie odcięcia dywidendy zamykają. I to jest taki przykład właśnie takiego tematu pod rozegranie na szybkiego strzała. Tak więc no, dla każdego można powiedzieć to, co lubi, może rozgrywać, obojętnie jakie masz podejście.
Dla mnie to jest jak najbardziej racjonalne i ja oczekuję właśnie czegoś takiego. Tak więc, jeżeli rozgrywam spółkę bez tak naprawdę przetrzymywania ją w portfelu długoterminowo, chcę zainkasować dywidendę i ewentualnie wyjść na zero, bo taki jest główny zamysł, żeby przynajmniej wyjść na zero, a z plusem na dywidendę, a każdy procent na plusie będzie po prostu miłym bonusem. Tak więc, ja tak do tego podchodzę. Chodzi o to, żeby uwolnić ten kapitał i wrzucić ją w spółkę, która może mi wygenerować stosunkowo szybki zysk w krótkim czasie. Tak więc to już jest zupełnie inne podejście niż o tym, o którym mówiłem w spółce Gwarant, kiedy wrzuciłem spółkę w portfel i tam horyzontem dla mnie było kilkanaście lat. Tak więc z takim zamiarem kupowałem taką spółkę. Tak więc tych podejść, jak widzisz, jest sporo i myślę, że ty sam możesz tutaj w komentarzu pochwalić się, jakimi podejściami ty się kierujesz, dokonując zakupu spółki dywidendowej, ale na tym przykładzie chciałem ci to po prostu objaśnić. I okej, przejdźmy do tego przykładu, o którym ja ci powiedziałem w grudniu, bo kupiłem sobie spółkę Promis. Tak jak widzisz, 2,72 poziom wejścia i to masz właśnie na screenie na portalu również zaznaczone, żeby to oczywiście było jasne, tak więc też możesz obejrzeć materiał, ale również tutaj ten moment zakupu, to jest ta zielona świeca oczywiście, 2,72 jest tutaj zaznaczony i możesz powiedzieć mega złe wejście, ale to chodziło mi tutaj tylko i wyłącznie o to, żeby załapać się na dywidendę i zresztą o tym też mówiłem w grudniu i jak widzisz, tutaj mamy wykres dzienny, to ten moment odcięcia dywidendy w ogóle praktycznie nie jest widoczny. Te 20 groszy było na tyle małe, że praktycznie nie widać tego. I co potem nastąpiło? Tak naprawdę mamy po miesiącu przetrzymywania spółki w tym portfelu, bo nadal oczywiście ją mam, ale to jest spółka, którą wcale nie zamierzam trzymać w jakimś długim horyzoncie czasowym. Tak więc 2,72 to jest cena zakupu. Spółka, jak widzisz, po niespełna miesiącu wystrzeliła do góry, tak więc można było cieszyć się zyskiem i zerknijmy, jak to teraz wygląda. 2,72 i wybiła do poziomu maksymalnego w bardzo szybkim czasie, jak widzisz, poziom 7,35. 7,35. Tak więc 170% dała tak naprawdę zarobić, jeżeli bym w tym momencie oczywiście zamykał tutaj tą pozycję, to wtedy mógłbym się cieszyć zyskiem właśnie wynoszącym 170%. Ta pozycja nadal jest w moim portfelu, nadal ją trzymam. Tak więc, jak pewnie oglądałeś moje nagrania i podejście, jakie stosuję przy akcjach CFD, gdy rozgrywam shorty, to również zauważyłeś, że wyciskam z tego ruchu tyle, ile się da. Przestawiam stopy, gdzieś zakładam taki stop loss mentalny, można powiedzieć, czyli nie zakładam może go na twardo, szczególnie na rynku akcyjnym, ale wiem, w którym momencie będę się ewakuował z danej pozycji i tą pozycję również tutaj zaznaczyłem. Tak więc pomimo tego, że okay, mieliśmy teraz zejście i w tym momencie te akcje kosztują 6 zł, tak więc już Ci tutaj pokazuję 6 zł, tak więc to jest nadal 120% jestem na plusie, gdybym chciał zamknąć tą akcję, gdy ten kurs oczywiście będzie utrzymany. Tak więc mogę to zrobić i oczywiście dopuszczam taką ewentualność, jeżeli zobaczę, że coś nieciekawego się dzieje, że panowie tutaj zaczynają mieszać, to będę prawdopodobnie zamykał to z ręki i już ten kapitał uwolniony będę przerzucał na inną spółkę, ale równie dobrze mogą panowie oczywiście jechać do góry, tak więc no warto gdzieś też poczekać i zastanowić się, co będzie dalej. Poziom minimalnego zamknięcia dla mnie to jest 4 zł. 4 zł dałoby mi w tym momencie 47% na plusie. Plus pamiętaj, jeszcze mam dywidendę w portfelu, tak więc nie dość, że już 47 zł mam zabezpieczone, to jeszcze tutaj tak naprawdę zarobiłem na dywidendzie 7%. Tak więc no, sam przyznasz, że zysk jest zacny i to w tak krótkim okresie czasu. Dlaczego czwórka? Też Ci oczywiście szybko to pokażę. Zobacz sobie. Wynika to z tego, że tutaj oczywiście będzie jakiś moment wsparcia dla tej spółki. Oczywiście według mnie jest to dla mnie istotny poziom, dlatego taką technikę sobie przyjąłem, że czwóreczka to jest dla mnie ok. Zobaczymy, jeżeli panowie uformują coś ciekawego na tym poziomie, być może, czyli w okolicach piąteczki, tak więc mogę to oczywiście również gdzieś przesuwać wyżej, to wtedy był zabezpieczony zysk na poziomie 83 zł, ale w tym momencie oczywiście to jeszcze nie jest zrobione, tak więc czwórka jest dla mnie w tym momencie obowiązującym poziomem, zobaczę, co będzie się działo na bieżąco i to jest pozycja, którą śledzę. Tak więc też musisz mieć to na uwadze, bo tak jak powiedziałem przy gwarancie, że to jest pozycja, którą tak naprawdę kupiłem z podejściem, że zapominam o temacie i to był zakup na wiele
wiele lat, dlatego nie musiałem tego aż tak mocno monitorować, nie? Tak więc zupełnie inne podejście, zupełnie inna technika. Tak więc tutaj będę oczywiście obserwował, co na tej spółce się będzie działo i będę się ewakuował, jeżeli będzie się zbliżać do czwóreczki, a jeżeli panowie będą mielić ją też na takich poziomach i nie będzie się cena potrafiła określić w którąś ze stron, to pewnie będę zamykał to z palca. Tak więc taka sytuacja oczywiście również może mieć miejsce. Tak więc mam nadzieję, że to Ci wyjaśniłem tą ideę, jak ja to widzę w ogóle, jaki jest zamysł dla mnie tak naprawdę wrzucania i kupowania spółek dywidendowych pod kątem właśnie takiego szybkiego strzału, czyli zainkasowania dywidendy i oczywiście wyjścia jeszcze z albo na zero, albo z minimalnym zyskiem, albo dużym zyskiem, w zależności od tego, jaki ruch oczywiście się wywoła, bo tu jest akurat przykład większego ruchu, ale równie dobrze mogłoby być to tylko 2%, jak Ci pokazywałem na spółce TIM i to też by było dla mnie super, tak więc takie jest założenie i wtedy cieszę się z zainkasowanej dywidendy, jak i również z tego ruchu, który tak naprawdę tą lukę odcięcia dywidendy zamknął i jeszcze delikatnego profitu. Tak więc taki jest zamysł właśnie stosowania przynajmniej przeze mnie tej techniki. I teraz przejdę do omówienia gwarantu. Tak więc to pytanie, które zadał mi Michał, dlaczego kupowałem gwarant i szczególnie myślę, że to pytanie padło pod kątem tego, dlaczego aż tak na długi termin, bo pewnie to budzi dosyć dużą ciekawość, że 6 lat temu podjąłem decyzję, że kupię sobie spółkę Gwarant i będę ją trzymał przez lata. A dodatkowo jeszcze zdecydowałem się ją tak naprawdę dokupywać i pewnie powiem szczerze, że jeszcze bym ją dokupywał, bo spółka naprawdę była dla mnie bardzo ciekawa i okej, co za tym przemawiało, tak więc chyba nikogo nie zdziwię, że jako pierwszy tip podam to, że po prostu atrakcyjny poziom dywidendy, bo sam przyznasz, że kupując tą spółkę zainkasowałem 11% dywidendy, a obok takiego procentu no nie przychodzi się obojętnie, przynajmniej ja tego absolutnie nie czynię. Tak więc to jest jako pierwszy czynnik. Potem następny element, który o tym zdecydował, kiedy badałem historię sobie tej spółki, bo wtedy już wchodzę w szczegóły. Jeżeli mam taki zamysł, że tą spółkę będę trzymał przez kilka lat, kilkanaście lat, a być może jakbym tworzył nawet jakiś portfel emerytalny, to na pewno bym zweryfikował tak naprawdę tą spółkę od środka, co tak naprawdę tam w środku siedzi. I sprawdziłem sobie regularność wypłaty tej dywidendy. Jak widzimy, zresztą pokażę Ci spółkę Gwarant, pokazywałem Ci już ją wcześniej, spółka od momentu pojawienia się na giełdzie już dzieliła się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. To po prostu jest fenomenalne podejście i widzisz, że to też jest robione na bardzo ciekawym podejściu. Tak więc to już był dla mnie mega duży plus. Tak więc to już masz trzecie. Raz, mamy regularność, mamy wysoką stopę, mamy regularność wypłaty dywidendy, jak również mamy, że od początku notowań na warszawskim parkiecie dzieli się. To było dla mnie też dosyć dużym trzecim plusem i trzecim kryterium. Następną rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, pamiętaj, że to jest 2014 rok, to było 6 lat temu i co było dla mnie istotne. Tak więc na pewno zwróciłem uwagę na strukturę akcjonariatu. To jest istotne, zresztą ja sprawdzam, jeżeli wchodzę grubym kapitałem w jakąś spółkę i zbieram jakiś pakiet, to i interesuję się tym, kto siedzi w akcjonariacie tej spółki. I to jest taki tip, który też mogę Ci podpowiedzieć, który warto robić. Szczególnie zwracam uwagę na to, czy siedzą mi jakieś tam fundusze albo OFE. Tym bardziej, jeżeli znasz jakieś moje starsze materiały, to wiesz, pod jakim kątem to patrzę. Chociaż już tak naprawdę po tych wszystkich decyzjach, które zapadły, no to już ta koncepcja się troszkę zmieniła. Jak widzimy tutaj, największym akcjonariuszem był Impel. W tym momencie oczywiście po przymusowym wykupie tych akcji ma 80% i oczywiście prezes spółki, który ma 20. I co Ci to mówi? Mówi mi to przede wszystkim, co mi to mówiło? Mówiło mi to, że przede wszystkim prezes tej spółki jest mocno zaangażowany w akcjonariat i na pewno będzie mu zależało, żeby spółka funkcjonowała. To, że wypłacają regularnie dywidendy, świadczy o tym, że ten zysk dla nich też jest bardzo istotny i dzielą się oczywiście ze wszystkimi akcjonariuszami z posiadanych właśnie i wypracowanych zysków z lat ubiegłych. Dwa, bardzo duża firma również jest akcjonariuszem i to większościowym w tej spółce, tak więc to też no, nie można być obojętny obok czegoś takiego, gdy widzisz to właśnie w strukturze akcjonariatu danej spółki. Następnym elementem, to już będzie piąty element, o którym Ci będę mówił, to był free float. On teraz już jest wyzerowany z racji tego, że no, oczywiście ta spółka już nie możesz sobie jej kupić na parkiecie, bo ten przymusowy wykup nastąpił i jeżeli oczywiście miałeś gwaranta w portfelu, no to zaloguj się i zobacz, że gotówka na portfelu oczywiście na rachunku maklerskim Twoim jest. Tak więc to był
bardzo niski współczynnik free float. O czym mi to mówi? Jak ja do tego podchodzę? Jeżeli mam niski współczynnik tak naprawdę akcji w wolnym obrocie, to świadczy mi to przede wszystkim o tym, że ta podatność na jakieś wszelkie manipulacje i ruchy no jest dosyć ograniczona, tym bardziej, że tych akcji na tym wolnym obrocie nie ma. Tak więc jeżeli posiadają je duzi akcjonariusze, no to przede wszystkim oni mogliby mocno zdołować ten kurs, wyrzucając po prostu część akcji. Tak więc no, taki free float również był dla mnie dosyć istotny w tamtym czasie, jeżeli oczywiście pod tym kątem sobie na to patrzyłem. To, co następnym elementem szóstym, takim w sumie miały być, widzisz, 1-2 tipy, a wrzucam Ci kilka case'ów, ale myślę, że warto posłuchać, to były wyniki finansowe. Tak więc pamiętaj, rok 2014, nie widziałem tej przeszłości, tak więc nie ma co tutaj się nad tym pochylać. Tak więc zerknijmy sobie, oczywiście interesuje mnie tylko i wyłącznie roczne, starsze, bo co widziałem wtedy? Tak więc ja widziałem tylko 2011, 2012 i 2013. I popatrz, spółka jest rentowna. Nie ma tak naprawdę nigdzie ujemnych wartości. Przychody, zyski netto są cały czas na plusie. Zresztą zerknij sobie, to może być jako następny tip, zysk na akcję. 0,37 grosza, potem mamy 36. Możesz sobie to też gdzieś zerknąć. Popatrz, zerknij sobie na zysk netto, zerknij sobie na przychody. Tak więc te wartości są cały czas dodatnie. I jedźmy teraz dalej, czyli 2011 jest jak dla mnie ok. 2012 jest jak najbardziej ok. Zerknijmy, co się działo dalej. 2013 nadal jest ok i te przychody też fajnie gdzieś tutaj pracują. Zresztą zysk na akcję również, popatrz, jak podskoczył. Tak więc to też był dla mnie dosyć ciekawy sygnał, że warto gdzieś zainteresować się tą spółką pod kątem długoterminowym. I w 2014 roku podjąłem tą decyzję, że to jest ta spółka, w którą po prostu wchodzę na lata. Zresztą popatrz sobie, jak wyglądał 2015 czy 2016 rok. Tak więc to są te kolejne lata, kiedy przetrzymywałem tą spółkę. Zresztą w 2018 dokupiłem już tam dużo, dużo większy pakiet tych akcji. Raz, który pozwolił mi uśrednić cenę, a dwa, naprawdę wierzyłem w tą spółkę, że to będzie pod kątem wieloletniego przetrzymywania w portfelu dywidendowym. Tak więc Michał, czy też wszyscy widzowie, mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam przede wszystkim, czym się kierowałem, dokonując tej decyzji właśnie i wchodząc długoterminowo na spółkę Gwarant. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny, że coś ciekawego oczywiście Ci wniósł. Myślę, że omówienie takich dwóch ciekawych case'ów, szczególnie, że no, nie ma się na razie czym pochwalić, jeżeli chodzi o kwestie, żadne spółki w lutym nie wypłacają tej dywidendy. Luty jest jak gdyby takim miesiącem zawieszenia, zresztą obserwowaliśmy to również w latach ubiegłych, gdzie pokazywałem Ci te zestawienia, tak więc oczywiście już teraz zacieram sobie ręce na przyszłe miesiące, no bo przed nami żniwa spółek, które będą wypłacać dywidendy, tak więc ten okres oczywiście już za kilka miesięcy również będzie miał miejsce i powoli, powoli będziemy rozpędzać tą maszynę właśnie pod tym kątem, tak więc no, te portfele, które tak naprawdę mogą być tworzone i oparte przede wszystkim o to, że te dywidenda na ich konta będzie wpływać, no to wtedy sam dostrzeżesz, jak dużo będzie tych spółek, że tak naprawdę z dnia na dzień będzie można z każdej z nich otrzymywać dywidendę i na tej podstawie również budować swój portfel, no bo wiadomo, każdy ma zupełnie inne podejście, a mnie interesuje przede wszystkim Twoje podejście, tak więc daj znać w komentarzu, jak Ty w ogóle zapatrujesz się na spółki dywidendowe, czy masz je w swoim portfelu, czy rozważasz taką formę właśnie budowania portfela, czy to właśnie na krótki termin, średni termin, czy też portfel emerytalny. Daj znać w komentarzu, co oczywiście o tym myślisz. Pozdrawiam Cię serdecznie i oczywiście zapraszam na kolejne nagrania. Hej!